Jak to mówi koalicja rządząca, nie chcą oni likwidować CPK, ale chcą się jemu przyjrzeć, czy to w ogóle ma sens. Dlatego też wojewoda mazowiecki zwrócił do CPK wniosek o decyzję lokalizacyjną. Oczywiście spowoduje to już poślizg. Tak więc to da kolejne 60 dni na uzupełnienie, potem 65 dni na postępowanie, a potem wejdziemy w okres ochronny ptaków i wskoczy jeszcze dodatkowe 7,5 miesiąca opóźnienia. Oczywiście projekt CPK przed wyborami samorządowymi nie zostanie skasowany, bo ma zbyt dużą presję społeczną. Ale pewnie obecny rząd będzie starał się uniemożliwić budowę i następcom, na przykład sprzedając grunty jakiemuś deweloperowi, który postawi się lub fabrykę lub jakieś domy, mieszkania i tym podobne. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby tak się stało. No a jak stan audytu? No przecież przypatrujemy się temu projektowi, nie chcemy go anulować. Ano taki, że żaden audyt się nie rozpoczął, nawet żaden audytor nie został wybrany.